Wystarczy spojrzeć na tylko jeden współczynnik. Koszt obsługi długu, który wyniesie blisko 8 milionów złotych, jest większy od kosztów obsługi długu w 2022 roku o 3 miliony. Cyfry na Was, ja wiem, że na szanownych Państwa nie robią większego wrażenia. Może należy przedstawić je w sposób taki praktyczny, obrazowy. Co można zrobić za 3 miliony złotych? To jest koszt wybudowania dwóch świetlic wiejskich. To, co żeśmy rozmawiali tutaj dzisiaj. To jest koszt remontu parku imienia Pary Prezydenckiej. Wiemy, że zabrakło panu burmistrzowi, żeby zrobić pełną rewitalizację. To 600 dotacji na wymianę kopciuchów, ale państwo zaplanowali się w 2023 roku dotować, wymienić 12 na blisko 25 tysięcy mieszkańców. To przebudowa z dróg podobnych do tych od Głuchowa do Wolesina. Dwóch dróg. To dwie rewitalizacje Winnej Góry. To rozbudowa sieci osiedlenia ulicznego w gminie Trzebnica. To są zadania, które były przecież w budżecie 2020 roku. To trzy plany finansowe Funduszu Sołeckiego na 23. Chyba nie trzeba mówić, co sołectwa mogłyby zrobić za te trzy razy większym budżetem. Nie będę wyliczał, ile można zrobić za 8 milionów, czyli mówimy cały czas o kosztach obsługi długu, bo wystarczy te zadania pomnożyć. Przypomnę, że niemal właśnie taką kwotę Państwo wyraziliście zgodę na zakup budynku po byłym sanatorium, który nikomu nie służy i jeszcze długo będzie zapewne stał pusty, panie burmistrzu. A co planujemy wykonać w 2023 roku? Wystarczy popatrzeć też na cyfry. One tutaj wszystko mówią w przedstawionych inwestycjach. Na oświetlenia ulic w dziale 915 w wydatkach inwestycyjnych. Wydatki spadają z 3 milionów 196 tysięcy do 72. Dziwnie, o 3 miliony mniej. No tak obrazowo. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 60 tysięcy złotych. Imponująca kwota. Już widzę Trzebnicę Zdrój. A gdzie są drogi? Kanalizacja. Nie ma i raczej ich nie będzie. Kończymy jedynie zaczęte inwestycje, co potwierdziła również pani skarbnik na jednej z inwestycji. Czy burmistrz wycofuje się rakiem z kolejnych inwestycji? No bo coś tutaj nie widać, chyba że są poukrywane gdzieś bardzo głęboko i zaraz wypłyną jako koszt kolejnego zadłużenia czy zobowiązań. Budżet tak naprawdę nie pokazuje żadnych nowych inwestycji. Nas po prostu już na to nie stać. Już jest tak naciągnięty. Jak widać na załączonym obrazku poważnymi głównymi zadaniami, chyba pozostaną tak poważne inwestycje, jak na przykład wykonanie drewnianej wiaty w Boleśninie za 13 868 zł. No, to jest taki obraz. Oczywiście wiata jest jak najbardziej potrzebna. Proszę? Mieszkańcy tego są. Ale bardzo, ja się cieszę, że... Panie radny, ale poziom populizmu w pana wykonaniu jest przeogromny. No, pełen rozwag. Przy budżecie 125-126 milionowym. I nie jest to wynikiem przecież inflacji czy ostatniego roku, bo o zadłużeniu mówimy już od dłuższego czasu. Niemal na każdej sesji przedstawiamy Państwu nieprawidłowości i gdzie marnowane są publiczne pieniądze. Natomiast lekko ręką wydajecie Państwo pieniądze publiczne na propagandę. Na ostatniej bodajże sesji w regulaminie proponowaliśmy, cała opozycja się zgodziła, żeby wykreślić publikację Panoramy Trzebnickiej z GCKiS-u. Zagłosowaliście za. Wydajemy kilkaset tysięcy złotych. Pan wie, co to jest publikacja, nie? Przecież była ta dyskusja. Pan doskonale wie, co się mieści w definicji publikacji. Tak, tylko pytam, czy pan wie, co to jest. Sam wydruk tej gazety to już zapewne koszty rosną, już jest pewnie około 200 tysięcy złotych, nie mówiąc o kolportażu. To kolejne pieniądze zatrudnione osoby, tak? Czy 200 za jeden? To panu jednak burmistrzowi nie wystarcza. Płacimy tysiące złotych w samorządowym papie, w Radio Rodzina. Czy ostatnio niemal ile? 30 tysięcy około w Echo 24? Tak, 30 tysięcy. Niszowa telewizja. Całość tego zadania to jest minimum kilkaset tysięcy. Jakbyśmy dobrze podliczyli, to na pewno wejdzie dużo więcej. Ale wróćmy do inwestycji, które budowane są niezgodnie z projektem, za które płacimy kary, albo te, których nie realizujemy. Już rozmawialiśmy dzisiaj o ścieżkach rowerowych. Ich naprawa wyniosła około 2 milionów złotych. Sam projekt naprawczy projekt, około 150 tysięcy złotych. Przypomnę, że w umowie przy budowie hali widowiskowo-sportowej wykonawca wyraził zgodę na wybudowanie łącznika
bodajże 350 tysięcy. Tak? Za ile teraz powstanie ten łącznik? Milion? Dwa miliony? Naprawa pierwszego etapu rewitalizacji Winnej Góry. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy na naprawę tego, co zostało zrobione niezgodnie z projektem. I mówimy tutaj o widocznym, gołym okiem kilkudziewięciu metrów podestu. Gdzie są osoby nadzorujące te inwestycje? Ulica przebudowa Grota Roweckiego. Sławne na całą Polskę żółte barierki. Czy Państwo wiecie, że tą ulicę też trzeba będzie naprawić i wydać kolejne setki tysięcy złotych? To ona też została zrobiona niezgodnie, Panie Burmistrzu, z projektem. Z tego co pamiętam, nawet sam naczelnik mówił, że te sławne barierki to zostały postawione, żeby Śmiertka i Marzec nie mieli pretensji. No przecież to jakiś absurd. Robicie sobie sami, Państwo strzelacie sobie w kolano. Nie realizuje się tego, co trzeba. Temat działki na Czereśniowej dzisiaj był poruszany, ale przez 10 lat Pan Burmistrz nie wybudował żadnego obiektu. Szkoły, przedszkola, hali. O to Pan przecież zabiegał. W tej chwili grozi nam zwrot ponad 4,5 miliona złotych plus odstawowe odsetki. To jest około teraz 1500 złotych dziennie. Te koszty to już jest ponad 300 tysięcy złotych. Przypomnę, że to jest 10 lat. 7 radnych z Państwa zasiadacie już tutaj drugą kadencję. Dlaczego w jakiś sposób nie proponowaliście Panu Burmistrzowi, że tam ucieka termin, że tam coś trzeba z tą działką zrobić? Chyba, że te sesje, tak jak na koniec kadencji, trwają 10 minut, tylko po to, żeby sobie złożyć życzenie. Siedzicie Państwo cicho, gdy urzędnicy burmistrza dostają zarzuty karne za, powiedzmy sobie jasno, wyprowadzanie pieniędzy publicznych z gminy. To trzeba o tym jasno powiedzieć, bo to są zarzuty karne. Zarzuty w stosunku do pracowników urzędu, może urzędników. Gdzie jest Pan Artur Gajowy? Gdzie jest Pan nasz minister finansów, pan Mocniborski, były funkcjonariusz? Dlaczego tutaj Państwo nie reagujecie? Gminy, oczywiście to jest wszystko zgodnie, ale po której Państwo stoicie stronie, naprawdę? Bo to mówimy o rzeczach, które są bardzo istotne dla naszej gminy i o finansach publicznych, gdzie każda złotówka powinna być obracana trzykrotnie. Natomiast wypływają pieniądze zupełnie bokiem. Przedstawiona inwestycja, które tutaj wspomniałem, to tylko niewielka część tych wykonanych niezgodnie z projektami. Mam pytanie do Pana, Panie Burmistrzu. Czy już odzyskał Pan Burmistrz około 500 000 złotych od wykonawcy za galerię wystawienniczą, za nieterminowe wykonanie? Na kim to jest etapie? Na co my czekamy? Mamy 2023 rok. Co z halą widowiskowo-sportową? A moralna odpowiedzialność? Opłacanie prywatnych studiów burmistrzowi, sekretarzowi, naczelnikowi, czy w ramach realizacji budowanie prywatno-publicznego zjazdu. Jak łatwo się wyciąga pieniądze od mieszkańców dla takich potrzeb? Przykład inny, też bardzo zastanawiający. Otrzymujemy od zaprzyjaźnionego miasta Krycinken 100 tysięcy euro, około 475 tysięcy na pomoc Ukraińcom w gminie. A wydajemy je na naprawę kotłowni w nieczynnym przedszkolu czy remont dachu tego przedszkola. Takie było założenie, prawda? Pieniądze otrzymujemy w kwietniu, a do budżetu wprowadzane są dopiero w lipcu. W jaki sposób pomogliśmy tymi środkami Ukraińcom? Były skierowane na pomoc Ukraińcom. Ja mówię tylko o czystych faktach. Czy ten budynek jest przeznaczony do zasiedlenia przez Ukraińców i kiedy oni tam się znowuż pojawią? Ale co? Przyszedł koniec roku, brak kasy, trzeba podnieść podatki. Trzeba wyciągnąć rękę do mieszkańców gminy. Trzeba podnieść opłatę za śmieci, pomimo tego, że spółka Ergo podpisała umowę za odbiór odpadów na 3 lata, nie wykazując jakiegokolwiek zagrożenia wzrostu cen. Jest, Panie Burmistrzu, podpisana umowa z Ergo? Na jaką kwotę? Proszę powiedzieć. Za to Państwo podnosicie ceny za śmieci. Dziwnie, gmina do tego dopłaca. Przypomnę, że przecież w spółce działa również Pani skarbnik.
Gdzie jest komisja rewizyjna? Przedstawiliśmy tutaj szereg inwestycji, które zostały zrobione niezgodnie z projektem. Zajmujemy się czymś zupełnie błahym, jak w tamtym roku plac zabaw w Masłowie. Naprawdę, to jest żenujące. Gdzie szukać oszczędności? Miejsc jest bardzo, jest sporo. Burmistrz zatrudnia dyrektora muzeum, którego nikt nie widział, z pensją 6 tysięcy złotych. Ile to muzeum wykazało, panie burmistrzu, strat od momentu powstania? Może sami państwo powiecie. A co z Młodzieżowym Centrum Sportu? Też nikomu państwo nie mówicie. Za pierwsze kilka miesięcy swojej działalności było 600 tysięcy strat. Ile było w roku 2022? Może pan burmistrz powie. 2 miliony więcej? Proszę powiedzieć. Skąd się bierze ten deficyt? Skąd się biorą takie głowy? Czy mówię coś niezrozumiałe? Nie wiem, pan przewodniczący takie nie, dziwię się, że pan wierszem nie mówisz. Czy wreszcie tworzenie prawa mniejsza na to przyjdzie czas? Następna, którą mówiłem. Ale to tylko część wydatków, które na mieszkańcy ponosimy od dłuższego czasu. Dlaczego nie wykazujemy zadań na te, nie wykazujemy w budżecie na 23 zadań, na które już zostały podpisane umowy? Gdzie to państwo ukrywacie? Panie burmistrzu, czy to jest coś, co jest niebywałego? Gdzie są te wydatki? Przecież one są i będziemy musieli je ponieść, a państwo ich nie zauważacie. Czy to nie jest poświadczenie nieprawdy w dokumentach? Czy pani skarbnik, która dba o całe finanse naszej gminy, nie zebrała od wydziałów merytorycznych informacji na temat ciążących na nas zobowiązaniach związanych z zawartymi umowami? Ile takich zadań jest? Kilkanaście, kilkadziesiąt? Panie burmistrzu, może pan coś powie? No na razie pan składa oświadczenie, jak pan kończy. Dziękuję.